Przede wszystkim widzę w to marka, tak? To jest ogromna marka. Kiedy powiesz widzę w Łódź komuś w Polsce, no to każdy ten klub kojarzy, tak? Stal Mielec też była taką marką, jednak no nie oszukujmy się, trochę mniejszą, tak? Dlatego fajnie, że oba kluby z uznaną przeszłością, jak wiadomo, no, widzę w 4 Mistrzostwa Polski, tak? Zdobywca Pucharu Polski. Stal 2 razy była mistrzem Polski. Fajnie, że te drużyny wracają na salony, bo gdzieś one kreowały tą polską piłkę. I dlatego fajnie, że teraz spotkają się w Ekstraklasie, tak? Co mną kierowało, żebym tu przyszedł? No przede wszystkim, tak jak powiedziałem, marka i wizja rozwoju, tak? Nie ukrywam, że też rozmowa z trenerem, który przekazał mi wizję klubu i moją wizję, jak widzi moje funkcjonowanie w zespole, też miała duży wpływ na to. Uważam, że Widzew w końcu wrócił po tych latach, tak, na miejsce, na którym powinien być zawsze. I z każdym sezonem będzie coraz mocniejszy, tak, bił się o coraz większe cele. Wiadomo, teraz ten pierwszy sezon to jest zawsze Beniaminek, to jest taki sezon, gdzie liczy się spokojne utrzymanie, ale przykład Warty Poznań czy Radomiaka pokazał, że od razu można atakować nawet zakręcić się koło pucharów, dlatego myślę, że nikt tutaj nie powinien stawiać sobie żadnych limitów i mierzyć jak najwyżej. No, ja osobiście od siebie oczekuję też bardzo dużo. A to, co mogę zapewnić, że na pewno dam z siebie wszystko i postaram się do tego dołożyć umiejętności, bo to w tym wszystkim jest najważniejsze. Całe życie grałem na środku obrony, dlatego to jest taka moja pozycja, na której najlepiej się czuję. W sumie w tym sezonie, w poprzednim sezonie Ekstraklasy pierwszy raz grałem na pozycji wahadłowego i w porządku, tak? No gdzieś tam na tyle się odnalazłem na tej pozycji, że trener na mnie później najczęściej chyba nie wystawiał, bo chyba tam mimo wszystko rozegrałem trochę więcej meczów niż na środku obrony, ale na środku obrony najlepiej się czuję. Cóż, to też pokazuje, że w bloku obronnym praktycznie na każdej pozycji mogę zagrać, bo nawet miałem mecz na lewym wahadle, więc z tym nie ma problemów. A mój największy atut, kurczę, ciężko też tak o sobie mówić, ale jakbym miał chyba powiedzieć, to czytanie gry. Od siebie mogę tylko powiedzieć, że tak, że będę dawał siebie wszystko na treningach i na meczach. I teraz się trochę rozgadałem, tak, ale nie słowami, a czynami będę chciał sobie zaskarbić tutaj sympatię całego środowiska i po prostu, co by się nie działo, będę robił swoje, a mam nadzieję, że do tego dojdą sukcesy drużynowe.